Witajcie. Przyjrzymy się na chwilę moim kolanom kampionatu Falax. Na jednym z filmów zamieszczonym na YouTubie ktoś ładnie je określił, że Falaxy to takie Ferrari. Także zajrzyjmy do mojego salonu, ponieważ posiadam cztery takie kolonie. To jest kolonia 1, ta najbardziej liczniejsza, licząca teraz około 6 robotnic. Widzimy robotnice w różnych rozmiarach. Pod królową, poprzek ułożona w krzyż, piastunka, która zajmuje się potomstwem. Pozostałe to robotnice, które na pewno będą za chwileczkę karmiły królową. Wczoraj karmiliśmy mrówki sokiem z marchwi. No i sok został, jak widzicie, pobrany i na resztkach szczępki waty ułożone, żeby zmniejszyć zapewne wilgotność i zapewnić większe bezpieczeństwo kolonii. Druga kolonia, dwie robotnice. Królowa nie przebywa w obrębie waty. Przepraszam. Robotnic jest 3. Ale nie widzę potomstwa, które było tutaj wczoraj. No, obawiam się, że mogło zostać ono zjedzone, pomimo tego, że kolonia ta miała, zobaczcie, oj, przerzucie, podanego świerczem. No jest pod tym sreberkiem, nie będziemy przerzucać. Dobrze, przejdźmy dalej. Mamy tutaj samotną królową z dwoma larwami. No i myślę, że królową szybko tutaj zasłonimy, żeby nie była narażona na czynniki zewnętrzne w postaci tutaj światła. Nie będziemy jej stresować. Szkoda tych dwóch malutkich poczwarek. No i ostatnia, czwarta królowa. Dwie robotnice i kilka larw. Dobry omen, przepowiednia rozwoju kolonii. Zobaczcie, bardzo ładnie widać teraz nasze larwy. Mrówki za chwileczkę oczywiście nakarmimy.